Amatorski klub filmowy Nowa Huta powstał w 1958 roku. Działał w klubie Jedynka na osiedlu Młodości, a potem w Nowochódzkim Centrum Kultury. Jednym z jego czołowych działaczy był Stanisław Jakubczyk. Artysta, malarz, autor książek poświęconych plastyce, a także autor filmów nagradzanych na festiwalach filmowych. W ubiegłym roku Stanisław Jakubczyk otwierał kolejną wystawę z okazji 90. urodzin. Wielki humanista, drogi Stanisławie, trąbka finalisty niech służy Twej sławie. Z Nową Hutą właściwie nie miałem żadnych kontaktów. Kontakty te rozpoczęły się dopiero po roku 1960. Działał wówczas w Nowej Hucie klub filmowy, którym byłem osobiście bardzo zainteresowany i do którego prac wkrótce się włączyłem. Ja wprawdzie swoje przygotowanie filmowe, teoretyczne już miałem, lecz brakowało mi doświadczenia. Byli tam bardzo różni ludzie. Wszyscy oni byli zapaleńcami filmu. Te spotkania były wyjątkowe. Tam myśmy nie czuli za plecami oddechu starszego brata. Tam można było swobodnie wypowiadać się. O randze i renomie tego klubu może stanowić fakt, że Wajda swego czasu przymierzał się do nakręcenia głośnego filmu Człowiek z marmuru, do nakręcenia właśnie w tym klubie nowochódzkim. Miał trudności z uzyskaniem funduszy z państwowych źródeł, ale później w jakiś sposób udało mi się zrealizować to w Łodzi i odstąpił. Niemniej jednak były rozmowy prowadzone na temat realizacji tego filmu właśnie w Nowej Hucie. Zgniatacz dźwięków to grupa ludzi z Nowej Huty, grających muzykę industrialną. Znani są z wielu zaskakujących dokonań. Ostatnio zrobiło się o nich głośno we Francji, gdyż pojawili się w miasteczku Redon. Z Polski nie zabrali instrumentów, bo trudno było je przewieźć samolotem. Musieli zatem na miejscu skompletować instrumenty, korzystając z tego, co znaleźli na francuskich złomowiskach. Francuzi występ grupy przyjęli z ogromnym entuzjazmem. Bisy trwały prawie 40 minut. Koszmar tamtych dni z moich myśli, z moich oczu nie zginie nigdy. Ja to mam w ogóle wszystko przed oczami. Całą tą tragedię, która się rozegrała. Do 1943 roku mieszkałam wspólnie tutaj z całą rodziną, tu na tym placu, gdzie jest wybudowany ten dom. Nad ranem o godzinie 3 wyprowadzono nas z domów. Tu nas zebrali całą osadę cygańską. Najpierw zebrali samych mężczyzn, wywieźli na cmentarz, rozstrzelali. Później ładowali kobiety z dziećmi. I ostatnie wozy, na których ja jechałam, dowieźli nas tutaj do rynku. Jak oni poszli pić tutaj, ci Niemcy, więc tutaj z komendy wyszedł komendant, i mówi, kto może, niech ucieka. Więc my z tych wozów
Jak my uciekali, to my uciekali tu poza tymi budynkami, pomiędzy pola. Tu w tym grobie leży moja mama, brat, siostra dwuletnia, która nie została zabita, bo takie małe dzieci nie strzelał, bo mu szkoda było kuli, tylko tu o tą kaplicę rozbijał główkami, brał za nogi i o tą kaplicę rozbijał i rzucał bezpośrednio tu do tego dołu. Także jeszcze połowa ludzi jeszcze żyła. A tu mam bardzo dużo, bo mam 11 osób tu z mojej rodziny, bo i dziadek jest, i trzy ciotki, i jedna z czwórką dzieci, i moja mama z dwójką dzieci. No ja byłam taka, miałam niecałe 5 lat, no to jak mnie babcia wzięła z tego wozu, no to zeszłam. I tak, no tak zostałam uratowana. Po ukończeniu szkoły, no nie miałam, byłam bez pracy, bo gdzie to taka młoda dostanie pracę. Więc babcia mówi, a może w Nowej Hucie coś się znajdzie. No i w Hucie poznałam męża, mam 4 dzieci, 6 wnuków. Za to mnie Bóg wynagrodził, za to moje krzywdy.